W ostatniej pogadance na temat radio zrobiliśmy tam rysunki, rysunek blokowy odbiornika. Zrobiliśmy też nadajnik, ale to już mało ważne, słuchajcie. Dzisiaj chciałbym pokazać, co się znajduje w tych blokach, czyli elementy. No i oczywiście jeszcze poruszyć temat jednej z modulacji, czyli z królowej modulacji, że tak można powiedzieć. Jest to modulacja CW. Praktycznie alfabet Morsa, ale to swoją drogą, tego nie trzeba, nie trzeba w sumie pamiętać, nie trzeba znać. Możemy zrobić jakikolwiek dekoder lub nawet użyć smartfonu, który dzisiaj może jeszcze wam zaprezentuje, jak smartfon potrafi rozkodować nasz cokolwiek w alfabecie Morsa, nie? No dobra, słuchajcie, tutaj mam przed sobą takie dwa scalaczki malutkie. To jest akurat TA, zaraz wam powiem, żeby nie skłamać. TA7358 i zobaczcie, w takim jednym scalaczku mamy tutaj sporo, że tak powiem, sporo bloków odbiornika. Czyli jednym scalaczkiem możemy w tej chwili, już mamy tak technologię, że tak powiem, rozwiniętą. W sumie to już nie jest młody scalak, bo ten scalak już pewnie ma gdzieś z 8 lat, 10 albo i lepiej, w 2000 bodajże roku chyba wyszedł. Firmy Toshiba, albo może nawet jeszcze wcześniej, nie chcę skłamać, ale ten, ale TA7358, no i dobra, i słuchajcie, zobaczmy, co w środku w tym scalaczku się znajduje. Okej, tak jak widać, nie wiem, czy to widać, czy nie widać, zaraz to przybliżymy. A więc tak, słuchajcie, tu mamy ten nasz scalaczek, jak widać. I teraz tak, zaczynając od nóżki pierwszej, czyli z tej strony, od pierwszej nóżki, od tej jedynki, mamy w ten sposób, że tu mamy wejście na nasz wzmacniacz, czyli mamy w środku jeden blok już gotowego wzmacniacza RF Amp, czyli tak mamy nazwany pierwszy blok wzmacniacza, czyli sygnał tutaj trafiający i tutaj ten sygnał może być różny, znaczy różny. Wszystko zależy od tego filtru, który tutaj jest na wejściu, to jest filterek LC lub równie dobrze może być jakiś tam filtr ceramiczny, kwarcowy lub ceramiczny lub kwarcowy. I teraz tak, tu mamy cewkę naszego wzmacniacza, czyli tu prawdopodobnie jest jakiś tam tranzystor zamontowany na pewno. Tu mamy bazę tak jakby tego tranzystora, to jest bypass RF i tu kondensatorkiem jak widać jest do masy. Równie dobrze możemy tutaj na to wejście wpuścić sygnał z mikrofonu i on będzie nam służył jako całość, cały scalak będzie nam służył jako jako modulator. Modulator, czyli musimy zmiksować dwa sygnały, czyli sygnał z oscylatora, ale to już nieważne. Na razie lecimy dalej. Mamy wzmacniacz. Sygnał z tego wzmacniacza, jak widać, tutaj idzie przez kondensator na mikser. Mikser to inaczej może być mieszacz, może być też właśnie wykorzystany jako modulator. Może być jako mieszacz, jako mikser. Czyli, jak sama nazwa mówi, ten mikserek nam po prostu miksuje dwa sygnały, czyli jakaś tam częstotliwość jest wzmocniona przez wzmacniacz, wchodzi na mikser jakaś tam jedna częstotliwość. Druga częstotliwość, tutaj mamy bufor, przez bufor, ale z oscylatora lokalnego, czyli mamy tutaj nasz ten generator albo heterodynę, to zależy co tutaj sobie ustawimy na nóżce numer 8 tego scalaka.
możemy ustawić obwód LC, a możemy tutaj wklepać C lub L z rezonatorem kwarcowym, czyli po prostu ten schemacik już będzie wtedy wyglądał w ten sposób, że tutaj będziemy mieli rezonator kwarcowy, na przykład cewka do masy, albo kondensator do masy i ustalimy sobie już na sztywno naszą częstotliwość, bo ten układ, który tutaj jest narysowany, to jest układem L, C, przestrajanym. Dodatkowo jest kondensator do przestrajania. No i teraz tak, słuchajcie, mamy tutaj tylko taki bufor, żeby po prostu nie wpływały nam te częstotliwości z miksera, które wchodzą na muszkę numer 4, nie odstrajały nam tego oscylatora, który mamy wewnątrz też w tym scalaku na muszce numer 7-8. Dodatkowo mamy tutaj napięcie i regulator głębokości, czyli to jest tak jakby regulator napięcia zasilania tego układu. Nóżka numer 5 to jest masa, nóżka numer 9 to jest VCC, tutaj akurat się nie rozpisywali, co jest dalej wewnątrz, no zobaczymy dalej, przesuniemy, przeglądniemy sobie notę katalogową, słuchajcie, tak naprawdę to mamy tutaj trzy bloki, wzmacniacz, mikser, oscylator. Czyli jednym słowem możemy sobie zrobić na tym jedną przemianę częstotliwości odbiornika na jednym układzie. Czyli jeśli byśmy sobie go możemy go sobie zastosować jako głowica na przykład UKF-u, czyli wejście z sygnału z anteny zmieszane z heterodyną, bo już on ma w sobie heterodynę. Zobaczcie, w porównaniu, zaraz wam pokażę. Momenci. Okej, okay. Słuchajcie, tu mamy głowicę też z jedną przemianą częstotliwości, słuchajcie. To jest praktycznie to samo, co jest w tym układzie. Kiedyś robiono to w ten sposób. Zobaczcie, są nawet poszczególne bloki rozpisane. Tu mam jeszcze jedną starszą głowicę, tylko jej po prostu nie da się rozebrać bez uszkodzenia. Ona tutaj ma cewki w środku, tu każda komora jest oddzielna, o tutaj, tu cewka, tu cewka, tu cewka, tu cewka, tu cewka, tam gdzie są śrubki. Tu siedzi tranzystor bodajże, tu siedzi tranzystor i tu siedzi tranzystor. I tak samo, ma filtr wejściowy, pierwsze dwie cewki, potem jest wzmacniacz na tranzystorze, potem jest dwie cewki kolejne i trzy w sumie, to jest mieszacz na tranzystorze. Słuchajcie, już tutaj jest wyjście, a tu mamy tranzystor, tu mamy oscylator, o tu, z tej strony wejście, czyli te trzy cewki i oscylator, to jest jako mieszacz, jako oscylator i jako układ wyjścia. Czyli już po prostu mamy jedną przemianę częstotliwości. Zobaczcie, jak kiedyś robili w radiotelefonach, to jest bodajże od Zewa głowica częstotliwości na pasmo 320 MHz. Jest dosyć bardzo wysokie pasmo, gdzie musieli wszystko w ten sposób ekranować. Tutaj kondensator i to jest płytka, którą tutaj sobie przesuwamy, która wchodzi, przybliża się oddala od ceweczki. Może gdzieś znajdę taką rozebraną, to wam pokażę, jak to wygląda w środku. O! Zobaczcie, tu mamy taką właśnie rozebraną. I teraz tak jak mówiłem, o, zobaczcie, z tej strony są cewki, o, zobaczcie, tutaj są zalane ceweczki, a z tej strony to są kondensatory. A nie, na odwrót. Tutaj są kondensatory, a to wygląda w ten sposób. Płyteczka zbliża się do rdzenia cewki, a z tej strony jest, czy to jest tylko przymocowane, zobaczcie, nawet nie ma rdzenia w środku, tylko z dokładnością tego, że płyteczka na śrubce przybliża się do cewki, już zmienia tą swoją pojemność. I tak jak mówiłem, raz, dwa tranzystory i tutaj trzeci tranzystor już na wyjście. I z tego, co mi się kojarzy, czekajcie, jak to było zamontowane, w ten sposób. Czyli mamy tak, tu mamy wejście anteny, tu mamy wejście z generatora, a tu mamy wyjście pośrednie.
jakoś w ten sposób była głowica robiona. Tu już mamy wszystko wewnątrz, słuchajcie, to jest też stara głowica, ale jest bardzo dobra głowica. Ponieważ ma tutaj, słuchajcie, ma polowe tranzystory, czyli ma, one mogą służyć jako mieszacze, to są bodajże BFR90. I teraz tak, patrzcie, to jest układ mieszacza już wyjściowy. Już pośrednie częstotliwości 10,7 MHz. Tutaj się ustala, to jest filtr. To jest zwykły filtr. Tutaj wchodzi antena, to jest filtr BPF albo LPF. BPF, LPF to na dolnika. Czyli to, co mamy tutaj na schemacie przed stalakiem, to jest ten moduł. Tak jakby schemat blokowy był zrobiony z elementów na płytce. Jak ja rysowałem wtedy tamten schemat taki odbiornika z dwoma przemianami częstotliwości na samym początku, pierwszym bodajże odcinku, co mówiłem, że się rozpędziłem, to teraz wam pokażę, co to jest. Układ wejściowy. Układ heterodyny, czyli nasz generator. To jest generator, który jest tutaj na tym zawarty jako blok. Lokator, lokal oscylator, nie? Lokalny oscylator lokalny. To jest akurat przestrajane napięciowo, także tu nie ma żadnych kondensatorów takich dużych, aby po prostu stroić. Nie ma tych płytkowych kondensatorów, można zrobić obwodem LC, tak jak tutaj oni wskazali. Dobrze by było użyć kondensatorek. O, zobaczcie, tutaj mamy bodajże kondensator strojeniowy. Tak jak w tej głowicy z Fausta, dajmy na to. Taki kondensator mamy, zamienny. Ale tu jest za pomocą diody zrobione. Tak równie dobrze, dioda pojemnościowa to jest coś takiego. Nie, to jest jak. Dioda pojemnościowa się oznacza inaczej. Diodę pojemnościową się oznacza jak diodę, tylko plus kondensator, nie? Czyli podając tutaj napięcia, bo to jest BB104 narysowałem, tutaj trzeba było dwie płytki jako kondensator. Podając napięcie plusowe na tą diodę tu, to ona między tymi dwoma zmienia pojemność. Czyli tak zwany tutaj sobie rezystor puścimy, Varicy-a. Przynajmniej tak się to kiedyś pisało. Dobra. I te diutki pojemnościowe, które tutaj siedzą. O, tutaj zobaczcie. Tutaj siedzą dwie diutki pojemnościowe. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać, czy za ciemno jest. Dobra, zrobiłem jaśniej. No i teraz tak. Tutaj w tym miejscu weźmy sobie jakiś mały krętaczek, żeby wam pokazać dokładniej. Tu siedzą te dwie diody pojemnościowe, tu w tym miejscu. Także przybliżmy to jeszcze bardziej. Będę trzymał w rękach, bo będzie latać. To są te dwie diodki pojemnościowe, jedna i druga. One są zamontowane tak jak tutaj, w ten sposób. O, tu mają kondensator. Jedna diodka pojemnościowa, druga diodka. Przeciwsobnie, żeby po prostu napięcie stałe przez diodę nie pójdzie, czyli tutaj rysujemy sobie drugą, tak jak one są tutaj zamontowane. O. I teraz zobaczcie, tu puszczam napięcie stałe, to te napięcie stałe nie ma wpływu na te dwa zaciski między tym a tym. Tu tylko, jeśli mamy tu na przykład mamy masę podłączoną, tu mamy cewkę, to czyli elektrycznie, zobaczcie, elektrycznie napięcie przez masa, przez cewkę się zamyka, też tu ma masę. Ale tutaj jest dalej wyjście sygnału przez kondensator i jako obwód generatora, tak jak tutaj jest narysowany. Czyli puszczając tu napięcie plus, ten plus już tutaj się nie dostanie na te zaciski, bo dioda zaporowo jest zamontowana. I tak samo jest w każdej jednej głowicy. Nawet później polskie CEMI produkowało BB
BB104 bodajże diody, 105 to były właśnie te pojedyncze, OT, BB105, a tutaj siedzą, a BB104 już były podwójne. I patrzcie, sygnał z generatora tutaj trafia na mieszacz, tu jest nasz mieszacz. To jest bardzo, bardzo ciekawe, fajne tranzystory, one mają bardzo dobrą czułość, dobre wzmocnienie i dobre pasmo przenoszenia. Takie jak jest napisane w nocie katalogowej, to tyle, to przy takiej częstotliwości, do takiej częstotliwości on będzie pracował. Niższa może być, wyższa nie za bardzo. Nie tak jak w porównaniu na przykład do takiego zwykłego tranzystorka BC300 czy tam 237 jest napisana częstotliwość graniczna, czyli on nie pracuje z tego. Trzeba zawsze 40% odjąć od tej częstotliwości i wtedy ten MC tranzystorek będzie pasował, będzie pracował na tej częstotliwości, czyli jeśli ma napisane na przykład 300, no to tak do 100 MHz, do 180 MHz on jeszcze będzie przenosił, będzie spełniał swoją funkcję, ale nie musi. Przy tranzystorach MC tak nie ma, jak przy WC. Przy WC jest napisane, jak jest napisane w nocie, tak ma być. I zobaczcie, kolejne diody pojemnościowe, które zmieniają nam, i tutaj dwie diody pojemnościowe, i słuchajcie, te dwie diody zmieniają nam ten filtr. Kondensator, cewka i diody pojemnościowe jako strojeniowy kondensator. No, bo taki by tutaj nie wlazł. No, też w sumie ma trzy sekcje i trzema sterował, czyli generatorem, filtrami mieszacza, wzmacniacza, bo to jest wzmacniacz i mieszacz na tym tranzystorze zrobiony na raz. I tutaj mamy jeszcze dwie diodki też pojemnościowe, słuchajcie, z tej strony, które sterują nam już układem wzmacniacza wyjściowego 10,7, czyli przestrajają nam kolejny filtr, czyli zmieniają pojemność w układzie LC. Bardzo fajna głowica. Kurczę, byłem pod wrażeniem, jak to pracuje, jak podłączyłem ją do jakiegoś tam od Toski? Detoski? Detoski podłączyłem, słuchajcie, tę głowicę. Tu ona jest na... mam gdzieś nawet rozpiskę. Tylko dorobiłem sobie kabelki, wstawiłem ekstra głowica. Mało tego, ona jest bodajże nawet chyba dwupasmowa. Czyli ma szeroki zakres regulacji od 62 czy 3 MHz do 108 MHz, nie? Jak warika był do 30 V bodajże na nią. Czyli te napięcie, które przestaje nam te diody. Dobra, zobaczcie, to też jest głowica. Tylko to jest głowica z radiotelefonu już zdemontowana. Dużo nie pokażę, ale tutaj za to wam pokażę, zobaczcie te diody. BB104, polskie diody. Polskie CEMI. Polskie CEMI. I teraz aż się zastanawiam, bo to było na pasmo lotnicze, słuchajcie. To była głowica z jakiegoś radiotelefonu na pasmo lotnicze. I patrzcie, te tranzystorki już wymontowałem, bo one tutaj mi się naprawdę raz, dwa, tu jeden został. O, BFR90. Bardzo dobre i ciężko do dostania, a no, znaczy ciężko do dostania to nie wiem, bo na internecie teraz wszystko można znaleźć, ale przede wszystkim China, a te stare to są jednak stare, też chińskie. Dobra, nie marudzimy, lecimy dalej, słuchajcie, to było głowica na pasmo lotnicze, tam bodajże chyba do 138 MHz ona pracowała, od ilu nie wiem, to nigdy to mi nie działało. I zobaczcie, i tutaj jest takie coś. Głowica polskiej produkcji, też sterowana napięciem i też już ma te diody BB104, czyli te podwójne. Zobaczcie, one siedzą tak. Tu siedzi ta dioda, dodatkowo jeszcze jedna jest od Arczu. To jest akurat Toska 303. To już na pamięć tę głowicę znam. Tu trzy kondensatory, trzy układy, czyli tak. Układ wejściowy, układ heterodyny, tutaj, układ wyjściowy 10,7 i wzmacniacz. Czyli cztery bloki blokowo jest w tej głowicy naszego odbiornika.
tylko że tu jeszcze nie wychodzi żadna modulacja i nic nie... nic z tych rzeczy. Słuchajcie, no to dobra, to dałem taki malutki opis i przykład, co jest w takim małym jednym scalaczku. Bardzo ciekawym. TA. Słuchajcie, z tej strony. Mi się uda, to nawet wam pokażę napis. TA7358A, musicie uwierzyć, bo tu wątpię, żeby kamera łapnęła. Może łapnie ostrość. Za kilka minut. momencik, co tu jest z tą ostrością? Ostrość. O, zaraz będzie, zaraz, o, pięknie. Słuchajcie. TA7358AP. 7358AP. Czyli jednym słowem, fajny scalaczek. No dobra, ale tutaj nawet żebyśmy puścili sygnał z anteny jakiś tamkolwiek, no to pierwszą przemianę ogarniemy sobie takim scalaczkiem, bo już ma, jest z nim wszystko. Jest to samo. Słuchajcie, ale żeby teraz, co dalej z tym sygnałem, jak tutaj mamy tylko pośrednią częstotliwość, jakieś tam dwa sygnały nałożone na siebie, lub tam odfiltrowane przez ten filtr z miksera. Zobaczcie, z miksera wyjście, idzie wyjście z miksera, o tu. I tutaj mamy cewkę tylko zbliżoną do tej cewki, czyli to jakiś tam transformatorek na częstotliwość już taką, jaką mamy mieć tą pośrednią, nie? Jaką sobie chcemy, taką ustalimy. Ten scalak bardzo bogato chodzi, bo bodajże od 120 MHz, a 3,5 MHz też ogarnia, bo robiłem nawet na takim układzie jakiś odbiornik na pasmo amatorskie. Dobra, i teraz co dalej z tym sygnałem, słuchajcie. Dalej z tym sygnałem przychodzi nam taki kolejny scalaczek, jak tutaj mam na... go tutaj przyklejonego jeszcze sobie, żeby mi się nie zgubił, ale może jeśli nie zgubi, jak go stąd wybiorę, to się też nic nie stanie. O! Słuchajcie, drugi taki fajny, ciekawy, mały, piękny, mały scalaczek. Jest to KIA6003S. Typowy scalak do CB radia. Także z detektorem FM. I teraz co on tu ma? Słuchajcie, tutaj jak tutaj założyliśmy sobie, wychodzimy stąd sygnałem, to tutaj zrobimy sobie jeszcze jakiś filtr. Czyli filtr na przykład na kwarcach. Możemy zastosować różne filtry na kwarcach. Ja tu mam jeszcze parę takich różnych oryginalnych filtrów. Może nawet zaraz wam pokażę, jak taki filterek wygląda. Słuchajcie. Tak na szybko. Tak na szybko wszystko na raz nagrane. Tu mamy taki, tak można powiedzieć, tęgo radiostację, bo to jest radiostacja z kilkoma przemianami. To jest radiotelefon akurat GSM. I teraz, żeby było śmieszniej, to tak, odsuniemy tak, żeby nie powieść tych scalaków, bo to trochę waży ten sprzęcior. Okej, okay. Słuchajcie, patrzcie, tu mamy jeden generator, tu mamy drugi generator, czyli już dwa generatory, nie, po co? Tu akurat w tym scalaku jest mieszacz zamontowany, nie mieszacz, a przełącznik oscylatora bodajże. Tutaj mamy taki ciekawy układ, to jest sam mikser. To jest to, co mamy w takim scalaczku. Oprócz tego mamy jeszcze generatory, a tu jest sam mikser. Widzicie, to może różnie wyglądać. Może być użyty taki scalak, a może być równie dobrze, słuchajcie, taka głowica użyta. Także to nie ma w tym reguły, bo tam się dopytywaliście, żebym pokazał, co takiego jest. No dobra, podnosimy, zobaczymy kolejne ekrany. Tutaj mamy tęgą głowicę, co? To jest moduł akurat nadajnika. Tutaj jest cały tor nadawczy. Trafia sygnał tu na końcówkę. Idzie tutaj, jest końcówka mocy. Nie wiem, ile to nawet ma, może mieć watów, no ale trochę musi mieć tych watów.
O, jeszcze jeden ekran. Ekran pod ekranem i w ekranie. Zobaczmy, co tutaj dalej siedzi. Tu jakaś linia idzie. Słuchajcie, z tego generatora zobaczcie, jak tęgo jest zrobione. To jest w rurce. To można rzucać i nic się nie stanie. W rurce koncentryczny, tak jakby przewód wchodzi. O, zobaczcie, idzie rura. I ruro wchodzi tutaj w ten moduł. O, tutaj w tym miejscu wychodzi koncentryk, nie? No dobra, tu jest jeden oscylator. Nie, to jest sama ceweczka, słuchajcie. To jak tak, to jest filtr już wyjściowy. Tutaj jest na pewno oscylator, bo jest 12,800 MHz. To jest bardzo ciekawe urządzenie. To jest nasz mikser, czyli na schemacie oznaczane tak jak żarówka kopnięta, czyli po prostu w ten sposób. Jest mikser i z trzema końcówkami. O. O tak, się opisuje to na blokowym schemacie. Taka kopnięta żarówka z krzyżykiem. I teraz tak, co tutaj dalej lecimy? Lecimy dalej. Troszeczkę przyciemnię, będzie lepiej. I tutaj zobaczcie. Tu siedzi 21,4 MHz pośredniej częstotliwości filtr. O, się zatrzymało. Tu w tym miejscu. To jest filtr. Filtr kwarcowy bodajże 21,4 MHz. Filtr pośredniej. Dodatkowo z tym filtrem, żeby dopasować impedancję wejściowo, do tego też dojdziemy. Co to jest rezystancja, a co to jest impedancja. Rezystancja jest przy prądzie stałym, przy napięciu stałym, a impedancja jest przy zmiennym. A jeśli mamy do czynienia z częstotliwościami, no to musi to być się nazywać impedancją, nie rezystancja. I teraz tak. To jest nasz filterek. Słuchajcie, taki filterek możemy sobie zastosować. On tam ma jakąś tam krzywą, jakieś zbocza. Po prostu puszcza tylko wąskie pasmo, takie jakie sobie tam producent ustalił. I taki filterek, słuchajcie, on współpracuje właśnie z impedancją dopasowania. Zobaczcie, tu wchodzi sygnał. I prawdopodobnie ten sygnał tutaj jeszcze jest kwarc 1, ale to nie musi być wcale kwarc, to może być tylko też ceweczka w obudowie od kwarca. Trafia na taki transformatorek, to jest ta cewka, to nie jest cewka. Znaczy, jest cewką, ale jest transformatorem, czyli ma wejście i wyjście. Czyli taki tradycyjny filterek 7x7. 7 mm na 7 mm. Który dopasowuje nam impedancję wejścia tutaj z tego kabla, o tutaj, o już z tego, zobaczcie, BFR-ki, piękne te tranzystory, no fajnie, że są, o, to będę miał tych tranzystorów do projektów, bo to są naprawdę bardzo fajne tranzystorki, to są akurat tranzystory, a te w tej głowicy, o tu, to są też tranzystory, ale jako z dodatkowym wejściem, czyli ma dwie bramki, to są takie polowe tranzystory. A tu jest BFT65, trzeba będzie zobaczyć ich częstotliwości graniczne. I słuchajcie, idzie przez ten filtr, oczywiście ten filtr nam zawęża i to wąskie pasmo wychodzi na kolejny tutaj i transformatorek i dopasowuje się, już tutaj oszedł przewód do mieszacza kolejnego, do drugiego. Tutaj siedział mieszacz, ale ja go już sobie zaadoptowałem, bo mi się przydał właśnie ten mieszacz do SP5WW. Dobra, jeszcze do tego wrócimy, słuchajcie, do tego radiotelefonu, bo to jest dosyć ciekawa sprawa, ciekawe co ma jeszcze z drugiej strony, zobaczymy na koniec. Bonus, jako bonus. Czyli tak, jedziemy dalej. Mamy drugi scalak. Który to jest ten. Czyli budujemy dalej nasze radio, nie? Jednym słowem mamy tak. Co mieliśmy w tym scalaku? W tym pierwszym. Mieliśmy wzmacniacz.
jedziemy dalej. Ze wzmacniacza mieliśmy mikser. Okej. Okay. Mamy tutaj oscylator, czyli heterodynę, czy tam oscylator. Oscylator. VFO. Lub BFO. To zależy, czy tu kwarca wstawimy, czy będziemy go przestrajać. Tu mamy wejście i tutaj mamy wyjście już, wyjście. Ten filterek, ten transformatorek będzie nam robił jako wyjście pośredniej PC. Drugi możemy taki sam stalak użyć, żeby już z tego PC zrobić kolejną przemianę, ale nie musimy, bo mamy tutaj taki fajny, drugi ciekawy, ja to robię z tego co mam, nawet nie muszę patrzeć, tylko patrzę sobie w notę katalogową i wiem gdzie co mam podpinać. A więc jedziemy dalej. Opisujemy co ten drugi stalaczek ma w sobie. Sygnał wyjściowy trafia, tutaj sobie zrobimy ten filtr, nie? No, żeby zawęzić, to zrobimy sobie ten filtr. Filtr PC. O, tutaj narysowałem na górze, o, filtr. Trafiamy na nóżkę numer 1 tego scalaka kolejnego i mamy kolejny wzmacniacz. Jedziemy z kolejnym wzmacniaczem. Wychodzimy sobie z tego wzmacniacza na... A i tu jest bardzo ciekawy wzmacniacz, bo ten wzmacniacz już ma detektor, detektor, czyli kolejny blok, czyli AM. AM, detektor, detektor. I z tego detektora, słuchajcie, tu akurat to jest level dead. Idzie na, przez rezystor jakiś, możemy sobie z nóżki numer 3 podłączyć sobie S-meter. Ale my sobie się schytrzymy, słuchajcie. I tu, o tu w tym miejscu, dołożymy sobie kondensator i zrobimy sobie wyjście AM. AM na wzmacniacz M-Cher. OK. I lecimy sobie dalej, słuchajcie, tutaj jakiś tam filtr w środku siedzi, dodatkowy, bo jak jest wzmacniacz, no to trzeba wyfiltrować wszystkie szumy niepożądane, czy tam jakieś tam bzdury. Nieważne. I teraz tak, z tego filtru wychodzi jeden sygnał na FM detektor. Demodulator. FM. Oczywiście do tego FM jest squelch, blokada szumów, żeby nam tutaj nie... S-Q-L, squelch. No dobra, tak sobie się to nazywa. Zobaczcie ile dzisiaj w tym odcinku jest nowych skrótów podanych. Także w opisie, w komentarzu napiszcie, czego żeście się nauczyli, jakie skróty były. Do tej pory, czy tam do końca odcinka jeszcze będą. Dobra. Mamy tu blokadę szumów, słuchajcie, z potencjometrem. O. Do masy. O. O, widać, coś tu widać. I tutaj sobie regulujemy sobie szumy nasze. Że nie szumi, no, ale w AM-ie już nie będziemy mieli takiej możliwości. W AM-ie niestety. No bo tutaj... jest po tym sygnale, ale jakoś tam się to zaraz ogarnie. Czyli nasz Moodling Squelch. FM detektor i słuchajcie, i wyjście AF. Wszystko u mnie gada. I wyjście AF, czyli wyjście AF. Kolejny skrót. Amplituda, czyli... jak to by, nie wiem, normalnie po polsku to by było MC. MC. Czyli jeśli MC już tu mamy, to wystarczy nam tylko tutaj dodać jakiś tam wzmacniacz i głośnik. Jak już to sobie dodamy na tym wzmacniaczu, to rysuję te wzmacniacze jak dioda, ale to jest trójkąt. To też trójkąt.
No i piękna sprawa, słuchajcie, bo już tu mamy audio, nie? I teraz tak. A jeśli tutaj jeszcze sobie TMC zrobimy w ten sposób, że tu będzie nam nasz przełącznik i ten sygnał stąd pogonimy tu, to będziemy mogli sobie tym przełącznikiem przełączać AM lub FM. AM lub FM. AM. I tak do sranej śmierci. Nie no, żartuję. Dobra, czyli jednym słowem, słuchajcie. Dwa scalaki i mamy kompletny odbiornik. Nie no, trzy. Trzeba dodać jeszcze MC i głośnik, nie? Ten robi nam za tą część. Ten robi nam za tą część. Ale będzie to odbiornik AM albo FM. Czyli na tym odbiorniku nie odbierzemy SSB, czyli modulacji jednowstęgowej. Nawet jeśli tutaj bardzo dobry filtr założymy jednowstęgowy, wąziutki, wąski, który nam będzie puszczał takiego dzwona, i będzie miał tutaj tylko 3 kHz, takie wąskie pasmo, tutaj będzie wchodzić nam duże pasmo, a z drugiej strony będzie wychodzić tylko wąskie pasmo, tak zetnie, zbocza, to i tak tutaj, o tu na tym wyjściu, będziemy mieli tylko AM. Przy dobrych, że tak powiem, warunkach, może byśmy dali radę odebrać SSB, ale nie mamy tutaj drugiej przemiany częstotliwości. Czyli ten scalak jest tylko detektorem FM z quelchem, S-metrem. Trzeba by było zastosować jeszcze pomiędzy, o tu, między filtrem a tym scalakiem drugi taki. Gdybym miał, to bym zastosował. Ale na fale krótkie w AM-ie możemy to zrobić na tych dwóch scalakach. Mało tego, stosując jeszcze inaczej, podstawiamy sobie głowicę z unitry, czyli do filtra pośredniej częstotliwości, to jest nasza głowica, pierwsza przemiana częstotliwości. Dorabiamy ten scalak i robimy sobie drugą przemianę częstotliwości, czyli zmieszacza, dobrze. Tutaj zróbmy sobie tutaj mieszacz, zmieszacza drugie BFO, kolejny BFO, co to jest? Kolejny skrót, czyli generator na kwarcu, BFO. Tak się mniej więcej robi, nie musi być na kwarcu, ale lepiej, żeby to było stabilne. O częstotliwości takie jak tutaj wychodzi 10,7 MHz MKZ, to tu będziemy mieli BFO na przykład 10,7025 i już będziemy wyżej, czyli na wyjściu AM, już ten FM już tutaj odpada, bo już w tym scalaku pierwszym nie było FM-u, na wyjściu o tu do audio, do AF, kolejny skrót, MC, mała częstotliwość, z angielskiego AF, po polsku MC. Już mamy tylko 22,5 kHz, czyli audio. I słuchajcie, te 2,5 kHz musimy jeszcze jakoś obrobić, żeby to nie była pełna częstotliwość. Pamiętacie, jak rysowałem sinusa? I częstotliwość, ona była pełna, nie? Cała częstotliwość, a nas interesuje tylko ta obwiednia, o ta, pomiędzy tymi wierzchołkami. Czyli musimy jeszcze sobie tutaj dołożyć na przykład jakiś demodulator. Najprostszą sposobą takiej demodulacji była dioda zawsze. Dioda, która nam będzie demodulować i filtr do tej diody.
który będzie nam kasował wszystkie wysokie częstotliwości. A będzie puszczał już tylko wszystkie te, które były tutaj na tych mieszaczach, czy BFO, czy VFO. Wszystko wykasuje. W sumie VFO do BFO to już i tak mało dochodzi, bo dochodzi tylko wąziutki przez filtr. Już tylko wąziutki sygnał. I to by było, słuchajcie, na tyle. Miało być jeszcze sporo, bo to jeszcze jest dużo, bo mieliśmy mówić też o modulacji CW. CW po prostu to jest tylko nasza fala nośna. To, że słychać pip, 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 takie pikanie, to już jest właśnie kwestia odbiornika. Jeśli mamy wąziutki filtr i odbieramy w SSB, to dostrajając się pokrętłem SSB, odsuwamy się, czyli miesza się częstotliwość ta nadajnika, który nam ktoś tam pika kluczem, miesza się z częstotliwością któregoś z generatorów, najczęściej BFO, i wychodzi nam sygnał modulowany już taki na przykład pip, 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 1 kHz. Czyli jeśli jest kropka, to w tym momencie koleś włączył nadawanie nośną. Jeśli jest kreska, to w tym momencie koleś nadaje nam nośną, czyli naszego sinusa. Jeśli jest zero, to tego sinusa nie ma. Na tej zasadzie. Nie ma czegoś takiego, że idzie nośna, cały czas jest włączona nośna, o tak jak tutaj, idzie nośna, a facet tylko nakłada na nią modulację jakoś ti 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 ti. Nie, 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 nie. Albo ta nośna jest, albo jej po prostu nie ma. Nadajnik jest czysty. I to jest, by była, słuchajcie, modulacja CW. Pierwsza z możliwych modulacji przesłanych drogoradiowo. Kreska, kropka, telegraf. Pozdrawiam.